chyba taki sam. No nie, trochę większy. To takie dostaję właśnie tutaj stąd, spłaszczone, wstępnie odpompowane takie na pompie, tak. Zatopione. One, tu jest próżnia w nim. Można ją sprawdzić iskiernikiem. Uwaga, bo to dosyć wysokie napięcie. Jest próżnia w środku. No to co ze szkła odgazowało, bo to jeszcze tam świeci, prawda? Gdyby nie było próżni? No to bym martwy, no nic by nie świeciło. No jakieś takie opary, że tak się wyrażę, które wyszły z tego szkła. Najpierw mocuję na tej pompie, przytapia je, pompuje, wygrzewa ręcznym palnikiem, płomieniami, tak żeby tylko nie utlenić wystających. Zdaje się, że nawet żeby nie utlenić, to tutaj ma z przepływem azotu, zakłada takie tulejki. Może to jakoś tak się utrzyma. Tutaj grzeje, rozgrzewa bardzo mocno katody, grzeje całą bańkę, żeby oczyścić ją ze wszystkiego, co jeszcze pozostało w tym kwarcu. Po pompowaniu napełnia azotem, odcina, wkłada do komory. To jest komora, tutaj były halogenki właśnie. Wkłada do komory. Druga osoba dozuje do niego halogenki, rtęć. Przenosi się wtedy na tą pompę. Wstępnie się odpompowywuje. Tutaj dmucha się stężonym powietrzem, żeby halogenków nie posłać w pompę, tam, tylko tak, żeby zostały. A delikatnie, bardzo małym płomykiem podgrzewa się halogenki, żeby je przedestylować, czyli też pozbyć się wszystkiego, co ma tlen jeszcze. Czyli tak jak to nazywam wilgocią, żeby pozbyć się wszystkich dodatków. Oprócz halogenków, no musi być to delikatnie, bo żeby nam nie odparowały do pompy razem z rtęcią, która też tu jest, a przecież rtęć paruje w 22 stopniach, a około. One rozkładają się tutaj tak ładnie, kolorowo na szkle. Nieraz to widać w świeżo kupionych lampach, że one tak ładnie powlekają całe szkło na kolorowo. To po destylacji bardzo ładnie to wtedy widać. Po odpompowaniu dozuję spektralnie czysty argon do tego jarznika, 20 torów, tutaj na tej skali, prawda, jak dopuszcza, nawet mogę to pokazać. Pewnie nie ma już na domu. Coś powinno być. Bardzo precyzyjnie można ustawić sobie. Prawdopodobnie nie jest butla odkręcona. 20 torów dozuje. Dobrze mówię? Tak, 20 torów do jarznika. Odcina go wstępnie w pewnej odległości. Oczywiście po dłuższym już pompowaniu, żeby to naprawdę było dobrze odpompowane, dozuje argon, odcina i odcina całkowicie rurkę pompową. Wtedy ten jarznik się już, jest już gotowy, nadaje do dalszej obróbki, czyli do budowania go w balon bądź zaopatrzenia w linki i służy wtedy tylko jako jarznik to bez urządzę, tego tak, filtra, który tworzy klosz. Balon zewnętrzny.